Miło nam poinformować, że dni otwarte Politechniki Opolskiej, które trwają dwa dni, cieszą się dużym zainteresowaniem szkół, które działają na, w naszym województwie i nie tylko. Przybędzie do nas prawie ponad pół tysiąca uczniów ze szkół w miastach takich jak Namysłów, Kluczbork, Kędzierzyn, Koźle, Strzelce Opolskie, Nysa. Przygotowaliśmy dla uczniów szereg ciekawych warsztatów, spotkań w laboratoriach. Wykładów. Chcemy im pokazać uczelnię, która się dynamicznie rozwija, która ma coraz lepsze zaplecze dydaktyczne, która oferuje również dodatkowe możliwości rozwoju, takie jak udział w programie Erasmus, takie jak współpraca z potencjalnymi pracodawcami, takie jak działanie w kołach naukowych, samorządzie studenckim, czy też w różnego rodzaju aktywnościach sportowych. A zatem w ciągu tych dwóch dni prezentujemy się, opowiadamy o tym, co, co się dzieje w naszej uczelni i mówimy młodym ludziom, że warto studiować. Przychodząc tutaj czułam takie poczucie, um... Bardziej jakby rodzinnej atmosfery, że nie jestem tylko numerkiem i, i albumem, tylko jestem człowiekiem. Więc po pierwsze to. Po drugie, odczuwałam szczere zainteresowanie prowadzących zawsze w jakby mój prywatny rozwój. Wiedzieli, kim jestem, jak się nazywam, jakie są moje pasje. I zawsze było to takie miłe wiedzieć, że ktoś naprawdę myśli o tobie jako o człowieku. Także to było to. A z drugiej strony, jakby to, co mi dały studia, to bardzo dużo praktyki. Wtedy wiedziałam, że chcę prowadzić firmę, dlatego myślałam też tak strategicznie pod tym kątem. I na szczęście zajęcia właśnie i z marketingu, i z księgowości, i o spółkach. Wszystko, co się wydaje taką teorią w zarządzaniu, to dla mnie było bardzo praktyczne, dlatego że one były prowadzone w sposób praktyczny. Na dni otwarty już po raz któryś przychodzą e, uczniowie, którzy chcą studiować logistykę na Politechnice Opolskiej. To laboratorium zawsze robi duże wrażenie, dlatego że jest tutaj tak wiele rzeczy, o których oni się uczą, ale nie potrafią ich ani zobaczyć, ani dotknąć. Oglądają filmy, zdjęcia, nauczyciele im opowiadają, natomiast tu mogą włożyć skaner nadgarskowy, o którym słyszeli tylko, i zobaczyć, że używając go trzeba się go jednak nauczyć. Nie jest to takie proste. Pierwsze sześć, siedem kliknięć na ogół nie wychodzi, a potem mają sukces. Naprawdę jest bardzo ciekawie. No, mówię, pierwszy raz nasza grupa w sumie ze szkoły ma styczność z takimi rzeczami i wydaje nam się, że może w przyszłości zawitamy tutaj na Politechnikę. Myślę, że dnie otwarte to zawsze jest dobry pomysł, bo można sobie zerknąć, jak to tutaj funkcjonuje, jak to wygląda, więc jak najbardziej pozytywnie. Dnie otwarte to jest na pewno bardzo fajna sprawa. Można poznać e, szkoły, można poznać ich kierunki. E, to Dotyczy to naszej w sumie przyszłości. Myślałem właśnie nad wydziałem tutaj na Politechnice, między innymi dlatego, że tutaj jest Lockpoint Politechnika Opolska, to jest też naprawdę dobra szkoła w naszym kraju, prawda? Mają bardzo ciekawy program, no i wydaje mi się, że warto tutaj kiedyś przyjść.